Hello guys! Ja od wczoraj chodzę w dobieranych, więc teraz je sobie rozwiązamy. Ja powiem, że dawno nie miałam takich włosów, co były swoje, proste. Slay. Wyglądam jak Shakira. Zajebiste. Dzięki sis. Room tour, a więc to jest najlepsza część pokoju. Wszyscy chyba widzimy dlaczego. Moje książeczki, nasze łóżko, mamy ogromną szafę, co jest mega na plus. Jakąś vintage lampę. Ogólnie całe mieszkanie jest vintage. Przepysznym krosancie pistacjowym. Guys, to było tak dobre. I jeszcze cappuccino. Nigdy nie pijałam lepszego cappuccino. Jeśli mam być szczera, a więc jest najlepsze, że to było tak tanie, że w Polsce i tak zapłacilibyśmy tyle za jedną osobę, ile za naszą czwórkę. I love Włochy. To są takie cute naczynka. Oh my gosh. Jakie to jest piękne. Idziemy do kościoła się pomodlić, dlatego że no czasami trzeba po prostu. Ale masa. Mam dry VIP. A to nic, lubię VIP. Kochamy Rona. Jesteśmy w Villa Carlotte, prawdopodobnie tak się wymawia. Tone, ale jest dużo roślin i fajne widoki. Mam ichnych ciastek, ale na razie to nie do końca mnie zachęca. Próbuję poszukiwania jakichś fajnych rzeczy, ale nie mogę tutaj nic, kochani, znaleźć. O Jezu. Bo jakie są ciastka, bo ja jestem bardzo ciekawa. Jeszcze jedną wziąć? Jedną? Nie wiem, czy mam ciastka w Polsce, ale wiecie? Ciasteczko Lindt czekolada. Nie, kupiłabym to. Chyba to kupię, zrobię wam testing. Delicious. Hejka. Smakuje jak lidorki, siosteczka. Basic. Będziemy robić outfit. Taka spódniczka, ten tył. Love that. I do tego taka skinka. Jakiś paseczek, coś. Wystopy tam. Tak wygląda pierwszy top. Teraz musimy sobie tutaj dać na jedną stronę. Bierzemy ten pasek. Kupiłyśmy 5 wódki. Tak. Ja myślałam, że to jest jakiś drink lemoniada i się okazało, że to smakuje dosłownie, nie że kiedyś piłam, ale jak taka cytrynowa, taka mocniejsza. Where... Jak to się zaczną? Do you know where I could buy a vape? Jedna rozrywka? Jedna rozrywka. Jest ostatnia. Nie. Hey guys, a więc tak wygląda finalny outfit. Final. I teraz idziemy coś zjeść do takiej super restauracji, więc zobaczymy. Idziemy zjeść do super restauracji, także zobaczymy, czy będzie super. Dobra, nie, boję się. No dawaj, bierz moje kaczki do domu. Na
Cenka? 10 na 10. Zrobię sobie od tutaj. Yo. Idziemy na plażę, mega się jaram, bo ostatnio opaliłam się tak, że tu się opaliłam i dalej się nie opaliłam, więc mam nadzieję, że będę ciemna. Mam tutaj milion książek, zobaczymy, trafisz tam. No nie wiem, to ty jeździłaś, nie ja. Parki. Nie, dobra, boję się, że ich przyjadę. Moim jedynym problemem tutaj jest pytanie. Sam czy makaron? No proszę. Mój fotograf, best of the best. Tak, 3 sekundy był. U Angeli w porządku wszystko. Chyba chodziło. I... Ja próbuję pizzę tak jak Włosi. Mam to tak zrobić? Nie, to tak było. Co inaczej smakuje? Bardziej mocno. Co czujesz? Ej, w sumie dobra. Jest ok, może się tak jeść. Poszukujemy jakiegoś sklepu, tylko że... Tutaj wszystko jest jakby zamknięte, nawet supermarket. Ja nie wiem, jak ludzie sobie tutaj radzą. To nawet nie ma wej przepływu do mojej koleżanki. Koleżanki, to mi się koleguje. A do tego myślałam, że tam tego wyżej. Ej, są. Aha, bo ja idę w ogóle, a dowodu nie wziąłam. Więc były mega fajne te piarki. One były wybrane w piżamy. I dały nam IT, więc robimy teraz testing. Ale ogólnie, kurwa, ta pako. No, ej, właśnie. Jak o tym myślę, to aż mi się niedobrze robi. Weź pierwsza. Weź pierwsza, nie powiem. I'm under 18. Dobra. Samotna dziewczyna na wakacjach. Teraz szuka samotnego Włocha. Dzisiaj robimy dzień, samodzielny dzień, także jedziemy dzisiaj do dwóch miejscowości, do Bellagio i do Varyny. Zobaczymy, czy damy radę. To będzie podróż życia. Wow! Stoję się w kolejce i całe było dzień i to było za dużo. Więc znaliśmy, że jedziemy do Bellagio i Varyny wieczorem. A teraz będziemy leżeć na klatce. Pokąpałyśmy się z 30 minut. Teraz szybkie suszenie się. I ogarniamy się. Masz brudno. Wow. Po co się? Jakieś budce, bo już się bardzo zmęczyłyśmy. Kupiłyśmy wodę i taką bułkę. Myślałyśmy, że będzie na ciepło, czy coś? Zwykła biała buła z serem. W restauracji byśmy czekali, żeby spróbować na to. A nie mamy czasu, także ocenka, no jak będziecie tu nie, to no nie zwali was to znak po prostu. Jesteśmy już w Bellagio. Jem tą bułkę. Więc tak po czasie to ona się stała w sumie dobra. Buongiorno. Do you have
Dlatego warzywa, uwaga. A to miała być kiszona cebula i... Kiszona ogórek i cebula. Mamy marchewkę i fasolkę szparagową, która jest tak gorąca, au, że nie da się tego dotknąć. Jest 30 stopni. A my toniemy. Właśnie dostałyśmy resztę, musimy pić dych. On nam wydał resztę, ja dał nam pić dych. Dobrze mu tak. Obrzydliwy to tor, nie jedzcie tam. Jesteś bordowa. Jolo, jestem cała mokra, mam dość. Piję wodę. Traghetto per Varenna e Menaggio. Per Menaggio solo passeggeri. Ferry tu Varenna. Jesteśmy na promie. To jest Varenna. Jezu, ale pięknie. Ja jestem tak najpiękniejszym. Każdy ma marzenia. Taste test. I co? Hejka, jesteśmy w miejscowości Lekko. Idziemy do sklepu, który jest podobny do Brandy Melville. Ten tył. Oh my god. Cudny, cudny, naprawdę. My full makeup. My outfit. Ja też proszę, że ten vlog może nie jest za bardzo. Nie jest za bardzo ciekawy i że my tylko jemy śniadanie, śpimy, mamy jakiś widoczek, potem jemy kolację i mamy widoczek i potem śpimy. Ale jakby it's Italian life. Ciężko mi. Tutaj dalej nie dosięgnę. Dasz radę, dawaj! Jeszcze dwa baseny. Nie jak Instager. Cisza, spokój. Nie, to jest super poka. Nie było jakoś sieć. Ej, to są jeszcze czarne. Konie, to jest jakiś secret room i tu jest jakby toaleta. A tu jest wyjście do jakby sklepu. I nie rozumiem tego, ale okej. No jakby to przefollow me, ale to w sumie dobrze, bo follow me on Insta. No nie wiem, kurde, ale parsy jakby pasowało do mnie. Mega. Trochę jest to ciasne, a niby nie jest ciasne. Ale ja to biorę. No bo kochani, to jest w ogóle na promocji jakieś. Wszyscy się zgadzamy? Brać to? Okej, okej. Ja tą pustkę. Mega się jaram. Delicious! Riccardo decorato. Kieciuszki to ja też bym schowała, bo... Mały robaczek chciał najbardziej skoczyć z mostu. W drodze powrotnej już czułam, że umieram. Zresztą chyba widać po mnie. I... Ja, tak, chciała jechać skoczyć z mostu. Chcesz parasol? To mu ryczy, ja też ryczę.